Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym odcinku z serii Fortnite. Zagramy sobie tego Fortnite'a, zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Może w końcu nagramy to królewskie zwycięstwo, chociaż ostatnio coś zaczynam w to wątpić, bo nam dosyć kiepsko w tego Fortnite'a idzie. No, ale może dzisiaj się naprawdę poszczęści, zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. No, po szczęści. Dużo to zależy od umiejętności przecież gracza. Czyli mamy małą szansę, co nie na wygraną. A, zobaczymy, zobaczymy. No, może podium. Najwyżej na kanale byliśmy jako drudzy. To już jest naprawdę ładny wynik. No, zobaczymy jak będzie dzisiaj. A gdzie sobie polecimy? A, polecimy sobie tutaj na wydmy. Blisko będziemy mieli. Tutaj czekamy na resztę graczy. No to korzystając z okazji, ja serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału. Kliknijcie tam dzwoneczka. Co do mnie strzelasz ty? Co ty tu? No, przerwał mi bezczelnie, ale wy już wiecie co chciałem. Wiecie o co ja tam zawsze grzecznie was proszę, co nie? Jest mi naprawdę bardzo miło, jak ja widzę, że to wszystko tak właśnie rośnie, że wam się podoba. Jest to dla mnie bardzo motywujące. No i faktycznie informuje mnie to, że podoba wam się to i chcecie, żebym dalej to robił. No, cały czas czekamy. No! Wreszcie już te 10 sekund i już jesteśmy w grze. Oczywiście podziękujemy kierowcy autobusa i lecimy. Dobra. Ten znacznik sobie ściągnę. Po co ma mnie rozpraszać? Tu jest jakaś dosyć kiepska broń, a może w tej budzie coś tam się świeci? Aaaa! Dobrze, dobrze, osłonka. Dobra, lecimy. Kiepska, bo kiepska, ale już jakąś broń mamy. Co tu? Ach, tu ptak! Ja już chciałem strzelać do niego! Jak do jakiegoś przestępcy najgorszego. Tak się rozglądam. Nie mam pojęcia po co to zrobiłem, tak dla jaj. Jakbyście chcieli wiedzieć. Coś jakby tu nie ma naszych przeciwników. Wygląda na to, że się pochowali. No dobra, i będziemy mieli prawie całą osłonkę. Ale naprawdę coś kiepsko. Ani tu nam broni nie sypnęli, ani przeciwników nie widać. Hałasu przecież narobiłem, to tu już powinna być armia. Wiem, że się nie powinno robić hałasu, ale ja i tak robię. No dobra, jedziemy. Mamy trochę benzyny, a wiecie, że ja mam takie trochę zamiłowania do piromanii. To coś tu podpalimy. O, duża osłonka. To nam się przyda. Albo za... mała, przepraszam. To za chwilę po nią pojedziemy.
rozwali. O, tu ktoś był albo jest. Pewno był już. No dobra, tutaj nam niech płoną. Raz nam się tak zdarzyło, znaczy mi się to już kilka razy zdarzyło, ale raz na kanale nam się zdarzyło, że tak podpaliłem sobie chatę i po chwilę pyk, zdobyłeś likwidację. Jakiś biedak się tam schował, a ja bezczelnie cały dom podpaliłem. O, no strzelba, no wreszcie jakaś strzelbę dali, bo to już... Ale to i tak zieloną. Mogliby dać tą niebieską albo złotą. O no, dziękuję. Widzicie, jak na zawołanie dali nam złotą strzelbę. Legendarna, najlepsza jaką można mieć. A to nie, takie coś mnie nie bawi. No i mamy pierwszą likwidację na dzisiejszym odcinku. O, co zadaje? Taka bomba. No tak to średnio mi się podobało właśnie. Dobra, to już jej nie ma. On sobie weźmiemy tu małe osłonki, chociaż to na bardzo tak jakoś spokojnie, tu nie wiem, tu zawsze przecież to jest takie miejsce, gdzie tu jednak dużo ludzi startuje. No dobra, myślę, wsiadamy i gdzieś pojedziemy. Poszukamy jakiś. Albo ktoś znalazł już nas. No, gdzie jesteś, bandyto? Znowu jakiś dziwny wynalazek chiński. Czyli to tak nie działa. Ja wiem, że to pewno gdzieś można przeczytać. Ach, to się je. No to chodź teraz, bandyto, tu. Zjawą się staliśmy tutaj. O, dawaj to. Wypijemy sobie od razu. No dobra, jedziemy. Gdzie? O! Bum. Ale oberwała. No dobrze, dwie likwidacje już są. Nie jest wcale tak najgorzej. Naprawdę nie jest wcale tak najgorzej. Tylko bardzo mnie boli, że nie mamy jakiejś porządnej, słuchajcie, tutaj. Tak uważam, że to jest takie słabe. Niby
legendarne, niby fajne, to takie ani to nie podpala, to taki leciutki. No jakbyś kogoś w tym dźgnął, no to ja owszem, to się zgadzam, to pewno wysadziłoby go od razu. Ale tak czy owak, jesteśmy w pierwszej dwudziestce. Czyli już naprawdę, no, nie mamy się czego wstydzić. Nie jak w poprzednich filmach, co nie? W poprzednich odcinkach, no bo jak, jeżeli mówimy o filmach i ktoś ogląda najdłuższą podróż, to myślę, że tam wstydzić się specjalnie za April nie musimy. Serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś tutaj wpadł i ogląda tego Fortnite'a. Oczywiście zachęcam od razu do subskrypcji kanału. Ale zachęcam też do innych filmów, ogrywamy też najdłuższą podróż w tym momencie. Na kanale są również jeszcze zdrapki lotto, gierki lotto, no i wiele różnych aktywności. Jeszcze będzie, na pewno. Jest i będzie jeszcze więcej. O, tak powiem. Amunicji trochę, no dobra, przyda się. Czemu nie? Tu ktoś poległ bardzo niedawno temu. Ciało jeszcze ciepłe, że tak powiem. Rozglądam się, no ale nic nie słyszę, nikogo nie widzę. Chyba powolutku pojedziemy w stronę burzy, no bo jak tu tak dalej się będę, że tak powiem, szwendać, no to zaraz nas burza tutaj zastanie, a tego no to byśmy nie chcieli. Sobie weźmiemy kolejną dużą osłonkę. O, benzyna nam się kończy, ale nie potrzebujemy już więcej. Już krąg burzy jest na tyle mały, że już w sumie byśmy mogli wszędzie chodzić raczej pieszo. A co tutaj za jakieś remonty, budowy? O, jakaś znowu aktualizacja musiała być. Bo tego tu tego nie było, nie było ostatnio jak tu graliśmy. To może to tak jest, tu jest jakaś aktualizacja i wszyscy tutaj nam polecieli. Co mogę powiedzieć? Polska w budowie, słuchajcie. Fortnite w budowie! Dobrze, amunicję sobie otworzymy. No słuchajcie, jesteśmy w pierwszej dziesiątce. O, ale zaraz chyba będzie po nas. Bo ktoś do nas strzela, a ja nie wiem skąd. I po nim, ale ktoś tu jeszcze strzela. No, gdzie jesteś, bandyto? Tam się budujesz. O ty! Czwarta likwidacja, słuchajcie.
No, robi się naprawdę ostro, a tam musimy iść jeszcze do tego kolegi, co tam się budował. Nie ma tak. Ale się okopuje. Teraz by się przydało te benzyna. Kurczę, te ptaki tu latające. Bardziej się ich boję niż tych przeciwników. Jest! O nie, nie! Hu! Udało nam się. No, słuchajcie. Oj, dawno nie było takiego odcinka. Dobra, szybko musimy się tu schować i podleczyć. O nie, 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 burza! Nie zauważyłem jej! Ale wtopa, słuchajcie! Ale ze mnie lama teraz! Ale teraz zalamiłem. Tak się po prostu wkręciłem tutaj w tej likwidację, żeby nas normalnie burza dopadła. A to naprawdę byłoby tragiczne, być w pierwszej piątce, ładnie tak nam szło i zginąć przez burzę. Słuchajcie, czterech graczy zostało. Trzech, słuchajcie, jesteśmy na podium. Mamy brąz. Powolutku, ale trzeba jednak iść do przodu. Też nie chciałbym, wiecie, ukrywać się na tyle długo, że ten, powiedzmy, ostateczny nasz przeciwnik będzie w stanie się na tyle dobrze okopać. Tym bardziej, że nie mam żadnych ofensywnych, nie mam żadnych podpalaczy. Dwóch. Został nam jeden przeciwnik, słuchajcie. Jest gdzieś tam. Ale napięcie, słuchajcie. On się może chować w krzakach. Ach! Słuchajcie, mamy królewskie zwycięstwo. Ale ją wyczułem ją, że się chowała w krzakach, co nie? O ja! No pięknie, mamy już uwiecznione, nagrane na kanale, słuchajcie, królewskie zwycięstwo. Jesteśmy po prostu pierwsi. No, tego mi na tym kanale brakowało. Naprawdę, no jestem z siebie dumny. Likwidacji chyba mieliśmy 6. Statystyki meczu. Co prawda specjalnie tego nigdy nie oglądam, no ale przy królewskim zwycięstwie to puścimy to. Tutaj pokażemy, bo sam tego nie oglądam, jaki dystans przebyliśmy. Zebrane materiały, celność 36%. No, to wiecie, ja nie jestem esportmenem. Ja nie jestem zawodowym graczem. To myślę, że całkiem fajnie.
super. Naprawdę, naprawdę się cieszę. Naprawdę. A najbardziej się cieszę, że faktycznie zostało to uwiecznione na nagraniu. Nie, że gdzieś tam akurat sam włączyłem i się udało, tylko mamy nagrane. Mogliście się cieszyć razem ze mną tutaj tą wygraną. Dziękuję wam za to, że byliście tutaj ze mną, że mi kibicowaliście. Zachęcam ze szczerego serca do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych królewskich zwycięstw, żeby nie przegapić innych gierek z najdłuższej podróży, z Gothica, Gothicu nagrany, będą kolejne jeszcze części, będą inne gierki, na pewno mamy jeszcze zdrapeczki lotto, gierki lotto i jeszcze wiele aktywności na tym kanale będą. Więc naprawdę serdecznie zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapeczki w górę. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jakiś miły komentarz będzie mi bardzo miło przeczytać. Tutaj już gra się na nowo włącza. Tutaj już mamy jakieś nagrody, ponieważ zdobyliśmy jeszcze poziom grając w tą rozgrywkę. No dobrze, ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!